Czy już jesteśmy? Już. Dobrze. Słuchajcie, to jest pierwszy model młyna. To jest model młyna pływającego. I to jest młyn wodny. Zobaczcie, są dwa kamienie. Jeden się obraca, a drugi leży. Tutaj jest taki duży lej. Ten lej była sypane zboże. Kamienie się obracały. Tutaj, przepraszam Was, zobaczcie, woda obracała takim dużym kołem. Gdzie? Tutaj. Koło obracało kamieniami. Kamienie mieliły zboże na mąkę. Mąka, żeby była czysta, to przechodziła przez taki odsiewacz. I dopiero później, jak była odsiana, jest nas malutko, wszyscy zdążymy obejrzeć. Dopiero później mąka była sypana do worków i gospodarz mógł sobie odebrać czystą, bardzo ładnie zmieloną mąkę. To co mamy z mąki? Chleb. I co jeszcze? Ciasto. Też. Babeczki. Też. Kopytka, pierogi. Bułki. Chipsy. Mąkę. Chipsy. Chipsy mamy z mąki? Nie. Proszę nie, mąka, a z mąki mamy bardzo dużo rzeczy przydatnych mleko mamie. Mleko nie mamy. Seru. Nie. Tylko seru. Nie. Nie, pani, no dobra, tamten młyn był napędzany czym? Wodą. Ale nie wszędzie można było znaleźć jakąś rzekę, jakiś strumień, który napędzałby koło i koło napędzało kamienie. To jest, jak myślicie, czym napędzany był ten? Wiatrem. My mówimy, żeby wam było łatwiej zapamiętać, że to jest tak zwany wiatrak. Ale on się nazywa koźlarz, bo stał na takim specjalnym urządzeniu, dzięki któremu młynarz mógł przekręcić młyn. A po co przekręcić? Żeby miał mąkę. Bo wiatr nie zawsze wiał z jednej strony. I zobaczcie, były takie duże śmigi. Obracały to kamienie, które znajdowały się w młynie, ale tutaj młyn był większy i nie było dwóch kamieni, tylko cztery. I można było wtedy zrobić więcej mąki, prawda? Mąka była odsiewana, czyszczona, przesuwana do worków i dopiero była oddawana gospodarzom. I to jest młyn, który był napędzany wiatrem. Taki młyn, jak ja tutaj trzymam, bo ty pytałaś, to jest młyn, który każda gospodyni miała u siebie w kuchni. I to są tak zwane żarna. Te żarna służyły również do mielenia. Jak kiedyś gospodyni musiała ciężko pracować, albo dzieci, które nie chciały chodzić do szkoły, to tak 8 godzin stały i kręciły na żarnach. Proszę bardzo, próbujemy. No. Popsuło się. No, mocno, mocno. Gdzie? Na kolonie. Ja też kręciłam na kolonie. I sypie się mąka? Sypie się, fajnie. Młynareczką mogłabyś być. O, bo następna grupa nie będzie miała czym pracować. No, pomożemy trochę, nie? Franek. A teraz odwracamy buźki. W drugą stronę. Taki młyn mógł sobie stać w centrum miasta, bo nie była potrzebna woda, nie był potrzebny wiatr. Ale zobaczcie, tutaj pracowały, tak jak mówiłam, co? Zwierzęta, woły, a że woły były takie dosyć duże, większe od krowy, miały więcej siły, żeby obracać, widzicie, nawet z daleka. A nawet konie? Nawet konie też mogły kręcić. Dwa kamienie z tej strony, dwa kamienie z tej strony. Dlaczego tutaj? A, zaraz powiem, to jest dyskoteka. Wow! Można? O, no właśnie. Ale dzieci, u nas w rynku stoi młyn, tylko ten młyn jest stary i tam nie bardzo można do niego wchodzić, choć działa i jest teraz bardziej elektryczny. Na prąd. Tak, na prąd. A tutaj, bo co, kiedyś czego nie było? Przy naszym rankingu. Prądu, oczywiście. A słuchajcie tutaj, bo pytały dziewczynki, no to przejdź tu. Tu było wykorzystane miejsce do robienia kaszy w taki drewnianą wetruszkę. Był sypany jęczmień i tłuczona była kasza. I to jest młyn tak zwany kieratowy. A teraz sobie pójdziemy zobaczyć jeszcze jeden młyn.
Ten młyn, co wam przypomina? Łódź. Łódź. I to jest młyn wodny, ale pływający. Pływał po rzece, przypłynął do wsi, takiej bogatej wsi, gdzie było bardzo dużo rolników, żeby można było troszeczkę zarobić pieniędzy. I był mocowany z jednej strony rzeki na takie grube sznury, zobaczcie, i z drugiej strony. Ale wy tam nie znacie.